Cześć, Tu Agnieszka. Jak się macie? Jak się macie w poniedziałek? Jak się masz? Jak się czujesz? Jak się masz? Czy u ciebie wszystko dobrze? Eee, cześć Natanek. Cześć Salach. Cześć, jak się macie? Ja mam się dobrze, a wy? Ja mam się dobrze, a ty? Jak się masz? Salach, jak się masz? Natanek, jak się masz? Co u was? Dobrze. Natanek, masz się dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać. O dobrym humorze. Będziemy rozmawiać o tym, jak poprawić sobie humor. Jak mieć dobry humor. Jaki masz humor? Jaki masz humor? Jaki masz humor? Jaki masz humor? Ja mam dobry humor. Cieszę się w salach, że bardzo dobrze. Ty też bardzo dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o humorze, humor, samopoczucie. Jaki masz humor? Jaki masz humor? Jaki masz humor? Mam dobry humor? Ja mam dobry humor, jestem zadowolona. Jestem zadowolona. Mam dobry humor. A ty, jaki masz humor? Mam zły humor. Mam zły humor. Nie jestem zadowolona. Mam zły humor. Mam zły dzień. Mam zły dzień. Jak poprawić sobie humor? Jak poprawić sobie humor? Jaki masz sposób na dobry humor? Jaki masz sposób na dobry humor? Co robisz, żeby poprawić sobie humor? Co robisz, jak masz doła? Mieć doła to znaczy mieć zły humor. Mam doła, mam zły humor. Jaki masz w salach sposób na dobry humor? Sposób na dobry humor. Może słuchasz muzyki. Ja słucham muzyki. Żeby mieć dobry humor, słucham muzyki. Żeby mieć dobry humor, spotykam się ze znajomymi. Spotykam się ze znajomymi. Albo czasami jem czekoladę. Jem czekoladę. A ty, co robisz, żeby mieć dobry humor? Co robisz, żeby mieć dobry humor? Co robisz, kiedy jesteś nieszczęśliwy? Co robisz, kiedy jesteś zły? A może kawały to dobry sposób na poprawę humoru? Kawały. Żarty. Może słuchasz żartów? Można słuchać żarty. Albo opowiadać żarty. Opowiadać żarty, żeby poprawić sobie humor. Co robią dzieci na poprawę humoru? One jedzą czekoladę. Tak jak ja, jem czekoladę. jem czekoladę. Jem czekoladę. A ty? Jem czekoladę albo idę na spacer. Idę na spacer. Idę na świeże powietrze, żeby przewietrzyć sobie głowę. Idę na spacer. Oddycham świeżym Powietrzem. Alright, jestem, jesteś szczęśliwy. A, dziękuję. Jem czekoladę. A ty lubisz czekoladę? Poprawiasz sobie humor czekoladą? Ja jem czekoladę, żeby poprawić sobie humor, albo czasami piję kawę. Alright, ty też pijesz kawę? Ty też jesz czekoladę? Bardzo lubisz czekoladę. To tak jak ja. Ja też bardzo lubię czekoladę. A pijesz kawę na poprawę humoru? Pijesz kawę na poprawę humoru? Ja piję kawę, żeby czuć się dobrze. Lubię kawę, żeby poprawić sobie humor, żeby poprawić sobie humor, robię przyjemne rzeczy, na przykład piję kawę, jem czekoladę, słucham muzykę, albo idę na spacer, idę na spacer z dziećmi i z psem, albo czasami tylko z psem. Żeby mieć święty spokój. E, idę na spacer z psem. E, w salach, ty spędzasz czas ze swoją piękną dziewczyną. No tak, to jest dobry sposób na poprawę humoru. Spędzić czas z dziewczyną. E, o, ty teraz e, spacerujesz. right, Ty teraz. Spacerujesz, spaceruję. Ty spacerujesz. Ja spaceruję teraz. Jaka jest u ciebie pogoda? Czy jest. Spacerujesz do domu? Ja spaceruję teraz, do domu. Czy wracasz z pracy? Wracasz z pracy? Czy to jest sposób na dobry humor? Jest zimno. U ciebie jest zimno. Zimno. Tutaj też jest zimno. Zimno albo ciepło. Nie wiem. Jest luty, więc 5 stopni to jest ciepło, jeśli chodzi o luty. Więc u nas jest y, też zimno i chyba ciężko spacerować w taką y, pogodę, ale nie pada. Tak, jest 5 stopni, naprawdę. Naprawdę jest 5 stopni, jest zimno, yy, ale nie wiem, czy to jest dobra pogoda na spacer. Czy taka pogoda poprawia humor? Myślę, że czasami tak. Miło czasami spacerować, gdy jest zimno. Szybciej można poprawić sobie humor. Jeśli człowiek zmarźnie, jest zimno, to humor szybciej się poprawia. A co jeszcze można robić na poprawę humoru? Mm, można spacerować do domu samemu albo można spacerować z psem. Alright, spacerujesz z psem? Czy spacerujesz sam? Spacerujesz z psem czy sam? Ja często. Spaceruję z psem. No i z dziećmi. Zabieram dzieci na spacer. Zabieram dzieci na spacer, kiedy jest ładna pogoda. Kiedy świeci słońce i jest ciepło. Od czasu do czasu zabieram dzieci na spacer, kiedy jest brzydka pogoda żeby je trochę przewietrzyć, żeby je trochę zmęczyć. Jak się zmęczymy, to też można poprawić sobie humor. Na przykład na poprawę humoru można iść na siłownię, albo żeby poprawić sobie humor, można pobiegać. Czy ty lubisz biegać? Ja lubię biegać. Na poprawę humoru albo jeździć na rowerze. Lubię jeździć na rowerze. To jest dla mnie frajda. To znaczy, że to lubię. To sprawia mi przyjemność. To poprawia mi humor. Ty też jeździsz na rowerze. A jaki jeszcze uprawiasz sport? Na poprawę humoru. Można jeździć na rowerze, można chodzić na siłownie, można biegać, można podnosić ciężary. Co jeszcze robisz na poprawę humoru? Jaki sport uprawiasz? Może skaczesz? Na skakance albo na trampolinie to też jest dobry sposób na poprawę humoru. Na przykład skakanie na trampolinie to jest zabawne. Siłownia, chodzisz na siłownię, tak, siłownia to też jest dobry sposób na poprawę humoru. Siłownia jest dobrym sposobem na poprawę humoru. Można poprawić sobie humor na siłowni. Ja czasami chodzę na siłownię, ale rzadko. Częściej biegam albo jeżdżę na rowerze, ale najczęściej biegam. Biegam i spaceruję. Spaceruję z psem, żeby poprawić sobie humor. Co jeszcze można robić na poprawę humoru? Sport jest dobrym sposobem na poprawę humoru. Mm, jedzenie? Może jedzenie poprawia Wam humor? Na przykład czekolada albo mm, ciastka albo lody. Lody to jest bardzo dobry sposób. Na poprawę humoru. Lody czekoladowe albo nie. Truskawkowe. Mi poprawiają, <gryw> mi poprawiają humor lody truskawkowe. jak widzę, że masz smaka na lody. <gryw> Chciałbyś zjeść lody. Jakie lubisz lody na poprawę humoru? Ja lubię truskawkowe. Truskawkowe lody i kawa. Kawa jest najlepsza na poprawę humoru. Ja lubię kawę. To sprawia mi przyjemność i poprawia mi humor. Gdy piję kawę, czuję się dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Jestem szczęśliwa. A może. Eee... A, dobrze, salach. No tak. Właściwie jedzenie masz rację. To nie jest dobry sposób na poprawę humoru. Dla poprawy nastroju nie preferuję jedzenia. No tak. To jest zdrowe podejście. To co preferujesz na poprawę nastroju, Salach? Co preferujesz na poprawę yy, humoru? Wow, Salach. Prawdziwą przyjemnością jest dostrzeganie piękna. Czy w salach dostrzeganie piękna w kobiecie, czy dostrzeganie piękna na przykład w naturze, kiedy spacerujemy? Czyli spacer, w salach, miałam rację. Spacer to jest bardzo dobry sposób na poprawę humoru. Możesz spacerować po lesie albo yy, po parku. I możesz obserwować, obserwować piękną naturę. Obserwujemy zwierzęta, obserwujemy rośliny, obserwujemy las. Możemy e, na przykład obserwować też innych ludzi, którzy też spacerują e, po parku. Mm, możemy obserwować zwierzęta, które też spacerują po parku, albo w nim mieszkają. I tam możemy dostrzegać piękno salach. <grych> A gdzie jeszcze? Co jeszcze możemy robić, żeby poprawić sobie humor? Co jeszcze robicie? Może uczycie się polskiego? To mam dla Was dobrą propozycję na weekendowy kurs języka polskiego. Prowadzimy weekendowy kurs języka polskiego i rozmawiamy po polsku, yy, odwiedzamy różne miejsca. Także zapraszam na kurs weekendowy. No i na kawę ze mną. Jeśli macie ochotę na kawę ze mną, to zapraszam na weekendowy kurs języka polskiego. A jeśli nie, jeśli nie macie czasu przyjechać na weekendowy kurs, to po spotkaniu tutaj na YouTubie mamy o 19:30 spotkanie na platformie i tam rozmawiamy po polsku. Rozmawiamy po polsku na różne tematy, ćwiczymy mówienie, ćwiczymy tylko mówienie. Jeśli masz ochotę, to klikaj w link i e, dołącz do nas. Mam nadzieję, że dzisiaj spotykam się z. Na pewno będzie Richard i Rex e, i inne osoby, także zapraszam. To jeśli już poprawiłam Wam humor językiem polskim, to się cieszę, ale mam jeszcze sposób na poprawę humoru. Możemy na przykład słuchać muzyki. Ja na poprawę humoru słucham muzyki. Słucham wesołą muzykę, słucham taneczną muzykę. Słucham szybką muzykę na poprawę humoru. Jeśli e, mam zły humor, słucham energetycznej muzyki. Nie słucham smutnych piosenek. Słucham wesołe piosenki, żeby poprawić sobie humor. Żeby poprawić sobie humor, to słucham Piosenki moich dzieci. Moje dzieci lubią y, słuchać muzyki w samochodzie i to poprawia mi humor. Słuchanie muzyki dla dzieci, bo muzyka dla dzieci jest bardzo skoczna, wesoła i jest y, beztroska. To znaczy, że w tej muzyce. Wszystko dobrze się kończy. Słowa piosenek są bardzo łatwe, przyjemne, nie są trudne. O, yy. kocham muzykę Chopina. W salach, lubisz ambitną muzykę? Nie wiem, czy Chopin poprawiłby mi humor. Mm. Chopin, chyba. Jest na. byłby dobrą muzyką do relaksu, żeby odpocząć, się zrelaksować, ale nie wiem, czy Chopin poprawiłby mi nastrój. Przy muzyce Chopina mogłabym odpoczywać, ale przy muzyce bardziej energetycznej i chyba bardziej popowej, myślę, że pop poprawia mi humor. Pop i muzyka dla dzieci. Poprawia mi humor. E... Cześć Richard. E, oczywiście będę, e, będę czekać. E, możesz się spóźnić spokojnie. Możesz w, każdym, e, w każdej chwili dołączyć na, e, na platformę. Tak jak Wy, też możecie dołączyć do nas, do Richarda. Na, rozma na rozmawianie. Będziemy rozmawiać po polsku. E, już wiem, że Richard będzie na 100%, ale się spóźni. A ja, żeby poprawić sobie humor, wypiję kawę. Wypiję kawę. Ostatni łyk kawy. E, która godzina? Jest 19.22. All right, jest 19.22. Domyślam się, już 23 już, 19.23. Domyślam się, że jeśli spacerujesz do domu, to masz problem z zegarkiem, nie masz zegarka. Ale to jest dobry sposób, bo jeśli nie masz zegarka, to jest takie powiedzenie. Że szczęśliwi czasu nie liczą, czyli masz <gryny> masz dobry humor. Już 23, 19.23, all right. 23. E, szczęśliwi czasu nie liczą, czyli masz dobry humor. Miałam rację. Spacerowanie poprawia humor. Spacerowanie poprawia humor. Picie kawy. Poprawia humor. Kurs języka polskiego poprawia humor. Weekendowy kurs w, od piątku do niedzieli. Piątek, sobota, niedziela to jest kurs weekendowy. Jeśli macie ochotę na kurs weekendowy, klikajcie w link, zapisujcie się i przyjeżdżajcie na kurs polskiego. Będziemy rozmawiać po polsku, będziemy ćwiczyć mówienie. Ale zanim przyjedziecie na weekendowy kurs, a weekend dopiero za pięć dni, to zapraszam na platformę i tam też będziemy rozmawiać po polsku. Możemy rozmawiać na każdy temat, jaki wpadnie Wam do głowy. Dzisiaj rozmawiamy o humorze. O tym, jaki masz humor. Czy masz dobry humor? Ale, Wright, ty masz chyba bardzo dobry humor. Nie dość, że spacerujesz, nie masz zegarka. To jest bardzo dobry sposób na poprawę humor humoru. Nie mieć zegarka, wyrzucić zegarek. Nie mieć telefonu, jeśli nie masz telefonu, też jesteś bardziej szczęśliwy. No i masz świeże powietrze, Alright, masz świeże powietrze. Świeże powietrze bardzo dobrze działa na głowę. Głowa robi się lżejsza i lepiej się czujesz. O, już jesteś w domu. Teraz jestem w domu. Teraz jesteś w domu. A skąd jesteś? Alright, skąd jesteś? Gdzie mieszkasz? Mieszkasz w Polsce? Czy mieszkasz w innym kraju? Skąd jesteś? No i co robisz? Czym się zajmujesz? Że tak późno. Rwanda. Mieszkasz w Rwandzie? A czym się zajmujesz, że tak późno wracasz do domu? Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Jaka tam jest pogoda? Jaka jest pogoda w Rwandzie? Jaka jest tam pogoda? A jesteś z Rwandy, ale jesteś teraz w Polsce. A, okej, okay, dobrze. Czyli jesteś w Polsce. Czyli masz taką podobną pogodę jak ja. Teraz jesteś w Muławie. Mhm. Czyli masz podobną pogodę jak ja. A y, powiedz, czym się zajmujesz? Co robisz? Co robisz w Muławie? Studiujesz? Pracujesz? Uczysz się? Co robisz w Polsce? A może jesteś tutaj e, dla przyjemności? Może wakacje? Wakacje w Polsce, zimą? Hmm. Jesteś studentem. Jesteś studentem, student. Hmm? Jestem studentem, studiuję. Czy wracasz z uczelni? Czy teraz wróciłeś do domu z uczelni? A, i pracujesz, studiujesz i pracujesz. A czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz? Gdzie pracujesz? Jako kto? Kim jesteś w pracy? Kim jesteś w pracy? W Salach Polska to piękny kraj, ale niektórzy obcokrajowcy bardzo cierpią. Dlaczego niektórzy obcokrajowcy bardzo cierpią. Jeśli cierpią, to muszą poprawić sobie humor. I mogą uczyć mogą uczyć się języka polskiego na poprawę humoru. Nie będą cierpieć. Bo będą znać język, będą mogli rozmawiać po polsku i y, będą mogli spotykać się z, ze znajomymi z Polski. Żeby poprawić sobie y, humor, ja też spotykam się ze znajomymi. Wtedy opowiadamy sobie żarty. Opowiadamy sobie dowcipy i dużo się śmiejemy. Czasami gramy w kręgle. Gramy w kręgle albo w bilard. Chodzimy do kina ze znajomymi na poprawę humoru albo do restauracji na dobre jedzenie. Chociaż w salach ty nie preferujesz jedzenia na poprawę humoru, ale ja i moi znajomi. Bardzo lubimy dobre jedzenie i poprawiamy sobie humor jedzeniem. A czyli nie chodziło o język, to nie język jest problemem dla niektórych obcokrajowców w salach. No, ale jeśli chcą bardziej znać polskę, to muszą nauczyć się języka polskiego. Więc zapraszam na kurs weekendowy języka polskiego. Zaczynamy w piątek, kończymy w niedzielę i miło spędzamy czas i efektywnie spędzamy czas i uczymy się języka polskiego dużo rozmawiając. Dużo rozmawiamy na kursie języka polskiego. Ale Ty w LG pracujesz. To masz yy, skomplikowaną, Według mnie to jest skomplikowana i trudna praca. Chyba e, Christian. O, super. Miło mi Christian. Czyli nie Alright, tylko Christian. E, um, czyli jesteś informatykiem. Jak informatycy poprawiają sobie e, humor? A, czyli praca jest łatwa. Hmm. Może dla ciebie, nie dla mnie. Praca w LG nie byłaby dla mnie łatwa. Byłaby skomplikowana i trudna, bo myślę, że nie byłabym. E, nie byłabym e, dobrym informatykiem. Mam problem z technicznymi rzeczami, więc e, to chyba nie jest. E, dla mnie łatwa praca. Um, czyli w Salach mówi, że niektórzy Polacy są e, agresywni i rasistowscy. Pewnie tak, jak we wszystkich krajach wobec obcokrajowców. Myślę, że nie tylko w Polsce. Ale mam nadzieję, że nigdy nie spotkaliście się z, z, z takimi e, rasistowskimi Polakami e, i nie musieliście sobie później poprawiać humoru. A jeśli chcecie poprawić sobie humor, to zróbcie sobie kawę, wypijcie kawę, zjedzcie czekoladę, potem pospacerujcie. Idźcie na spacer i pouczcie się języka polskiego. Język polski jest bardzo dobry na poprawę humoru. Jeśli chcecie dołączyć na platformę, to zapraszam. Tam będziemy rozmawiać po polsku. Jeśli macie ochotę na weekendowy kurs języka polskiego od piątku do niedzieli, to również zapraszam na kurs polskiego. My widzimy się za tydzień o 19. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Christian, bardzo dziękuję. Salach, yy, bardzo dziękuję za, za dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia za, yy, za tydzień. Salach, pomyślę o Twojej propozycji. E... Dobrze. Może następnym razem, w Salach, za tydzień porozmawiamy o życiu społecznym w Polsce. Dobranoc, do zobaczenia. Cześć.